nami Cezary Zieliński, MVP spotkania pomiędzy Teamem Chełma a drużyną LNP Grudziądz. No, śmiem twierdzić, że chyba najlepszy mecz od na pewno w tej rundzie. Nie wiem, czy w historii całej starej ligi dużo się dzieje. No, całą nerwówkę w sumie w meczu robicie sobie na własne ciało. Tak, zgadza się. Przy wyniku 11-6 już dla nas mieliśmy spokojne 5 bramek przewagi, jednak no szansa w naszym wykonaniu, głównie chodzi o obronę, zadecydowała o stracie aż 5 bramek. Następnie przegrywaliśmy już 12-11, myśleliśmy, że nie uda się odrobić, jednak walczyliśmy do samego końca i pokazaliśmy prawdziwy chełmiński pazur. Dzisiaj w waszym składzie zabrakło Adama Szulca. Dlaczego? Adam boryka się od niedawna z lekką kontuzją, także na razie na ważniejsze mecze myślę, że już będzie gotowy. Po ostatniej porażce w okrzykniętym spotkaniu hitem pomiędzy waszym drużyną a Rafmixu, no myślę, że chcieliście tutaj pokazać pazur wszystkim kibicom i zrehabilitować się za tą dosyć dotkliwą porażkę. No właśnie po takim spotkaniu z Rafmixem w zeszłym tygodniu chcieliśmy dzisiaj odbudować nasze morale i zwyciężyć bardzo ważny mecz LNP. Myślę, że po ciężkim boju, ale udało się i najważniejsze, że mamy 3 punkty.